Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na działkę dzisiaj, bo mamy kilka rzeczy do zrobienia. W sumie to nie wiem, kilka jakich rzeczy. Przede wszystkim to dostaliśmy od babci Basi kwiatki. I od dziadka Zdzisia też. O, proszę, tutaj są cały ten. Liliowce i irysy. Musimy wymyślić, gdzie je posadzić. Ja już mam trochę plan, tylko nie da się tam dojść za bardzo. A irysy pewnie posadzimy koło bajorka, co nie? No, a potem będziemy to rozsadzać. A oprócz tego? Spróbujemy ogarnąć trochę fasole, po raz kolejny pomidory i podlać i spadamy. Tak. I Adrian już wam w ostatnim filmie mówił, a ja dzisiaj byłam obczaić z daleka. I mamy małe ptaszki. Ja się jaram oczywiście, bo są takie małe, puchate i słodkie. Dzisiaj popracujemy nad wersją 2.0. Żuk jest teraz stołem roboczym. Wersją 2.0 napowietrzacza kompostu. Kupiliśmy taki solarek składany. On wyjeżdża, cyk. Żeby nic tutaj się nie wydarzyło. Zwykły wentylator 120 z komputera. Przejściówka z 3 pinów na USB. Nawet tym razem się zaopatrzyłem w taki grill, żeby nic tam nie wlazło. Znaczy, jak coś małego, to i tak wlezie. I zobaczymy, przy takim słońcu, jakie teraz jest, które nie jest zbyt jakoś super mocne, od razu się kręci. To jest jakiś dosyć wolnoobrotowy wentylator, z tego co pamiętam. Silentium PC. Polska firma, ale made in China. Ale polska. Także wystarczyło kupić coś trochę mniej chińskiego i powinno teraz działać. Ja sobie to teraz poskręcam. Dam tu kawałek peszla albo jakieś taśmy na te połączenia i pokażę wam, jak to chodzi. Teraz oczywiście przylazła jakaś chmura, ale napatrzcie się na to cudo techniki. Wersja beta. Jest szał. A tu kolejny sukces w hodowli. Będziemy mieć kolejną nasturcję pomarańczową. Także jak to właśnie, jak to Tadeusz mówi. Sukces w hodowli. A zaraz pójdziemy sadzić iryski do bajorka, bo to przynajmniej wiemy, gdzie posadzić. Natomiast liliowce to jeszcze się zastanowimy, gdzie. Chociaż powiem wam szczerze, że ja bym chciała je posadzić. O, zaraz się wywalę oczywiście. Tutaj, tak tam w tym miejscu, tylko tam jest ciężko dojść, bo jest trawa, nie jest skoszone. Adrian chciał kosić, ale dzisiaj już nie zdążymy. No, musimy je posadzić, bo już leżą drugi dzień chyba w tej skrzynce. Także najwyższy czas. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. No, potem będziemy je przesadzać, bo ja wiem, że one się rozrastają dosyć, więc pewnie będziemy je w różnych miejscach sadzić. No, z tym, że widzicie, jak tu wygląda, nie? Ogólnie trawy jest po pas, jak nie więcej i nie wyżej, więc no, nie da się za bardzo. Dopóki nie jest skoszone, nie da się sadzić. No ale jestem dobrej myśli, że wiecie, w końcu to będzie wykoszone. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że skontaktowała się ze mną Dominika i rozpoznała tą roślinkę, o którą was cały czas pytałam. Ona jest tutaj. Jeszcze nie kwitnie,
Natomiast o tu. Natomiast zaraz wam pokażę, jak kwitnie. Dzięki, że wlazłeś w kadr. Nie ma za co. Widzicie, tutaj jest i to jest, jeśli dobrze pamiętam nazwę, wierzbownica. A jak nie, to proszę mnie popraw, Dominika, jak będziesz oglądała film. Także jest bardzo ładna i kwitnie na różowo. Wreszcie. Także nie mamy, wszystko nie jest żółte, tylko wreszcie zaczynają jakieś kolory się pojawiać. Jeszcze jedna sprawa, bo tu mamy tą piwonię, ona super kwitła, w sensie kwitły jej, dwa kwiaty jej kwitły. I tu widzę, że ma pąk, a ten drugi jest taki zasuszony, nieładny. Nie wiem, czy coś go obżera. Może ślimaki? Jak zawsze, zaraz ją obejrzę, bo chyba rzeczywiście tam siedzi jakiś ślimak. No, ale ogólnie liczę na to, że ten jeden pąk to się jeszcze rozwinie, bo z tego brązowego to raczej nic nie będzie. No, ale zobaczymy. Okej, okay, a tego widać go? O, nie widać. Widać, nie widać, widać, nie widać. Widać, nie widać. O, ten tak wygląda, właśnie go oderwałam. Czy to się wyostrzy kiedyś? O, tak wygląda. Widzicie go? Nie wiem, co z nim. Suchy jest po prostu. Ja wam dzisiaj zrobię oprowadzanie po kwiatach doniczkowych, cholera. Zobaczcie, jakie mamy tu ładne wistery. One się super ogarnęły po tym przesadzeniu. Stoją jak nie powiem co. Także fajnie, fajnie, cieszymy się. A co z nimi zrobimy? Mój pierwszy pomysł jest taki, żebyś przestała je nagrywać za każdym razem, jak tu jesteś. Dlaczego się ze mnie śmiejesz, bamboszu? Bo, tak, bo bym musiał robić osobne filmy o wisteriach. I każdy z nich wygląda tak, że Martynka stoi i się jara, że coś wyrosło. No tak, bo się cieszę, nie? W tej, tylko kurde, w tej dżungli, kurde, trzcinowo, pokrzywowo. Nie schowałaś szpadla do przyczepy? Cholera wie jakiej. To tak jest. A teraz odbywają się wielkie poszukiwania szpadla, bo gdzieś go zapodzieliśmy i nie możemy go znaleźć, oczywiście. Może schowałam do przyczepy, nie wiem. I teraz stary chodzi jak lew w klacie i szuka. Patrzcie, zajrzy przez okno. Pójdzie z powrotem pod prysznic. Zajrzy przez drugie okno i okaże się, że go tam nie ma. Najlepsze jest to, że nie mamy pojęcia, gdzie jest. Może być na przykład gdzieś oparte o płot, ale widzicie, jak ten płot wygląda, nie? Jak szpadel, jak trzonki od szpadla. Dobra, koniec śmiechów, chichów. Wypijam warkę Radler 0% do końca i idę. Widzieliście kiedyś takiego bydloko? Pytam. To taka obłosiona wielka gąsienica, rusza się. Sio. Tu jeszcze śpki żydoka do foliaka. Ogólnie no to fajnie tu jest, powiem wam. Te pomidorki se rosną. Adrian narzeka cały czas, że musi o nie dbać. I w sumie mu się nie dziwię. Też bym narzekała. A my będziemy teraz wiązać groszek i fasolę. A potem tu z wami wejdę jeszcze i wam pokażę. Bo tam też kwitną nasturcje. Thank you.
zakopujemy wszystkie plotki, bo słyszeliśmy, że jakieś dziki się nakoksowały w lesie i zjadły kokainę, którą tam chowali dealerzy. I to wcale nie byliśmy my. Oszalałaś chyba. Wiadro bierz albo taczkę. Gdzie ja? No tu pod tę fasolę. I kijów więcej. Buta wjeżdżasz. Zrobiliśmy takie, widzicie, podpórki i te sznurek. Dokupisz jeszcze jutro sznurek, prawda? I dowiążemy. I z drugiej strony też. No i git majonez. Teraz idziemy sadzić te kwiaty, nie? Wreszcie. A, nie mamy szpadla. Przypał. YouTuberzy, będziemy się ścigać. O, tam rośnie jeden, ale chciałam pokazać na sturcie, tylko muszę się tutaj dostać. O, tutaj widzicie, jak ładnie kwitną. Piękne są też. Hobby Ino pokazywała u siebie. Adrian jej pozazdrościł. A okazuje się, że też ich mamy całkiem sporo. Nie aż tyle, ile Hobby Ino, ale są. I te wszystkie muchy nad moją głową dające koncert. Wspaniałość. Dobra, wyłazimy. Kwiatów dzisiaj nie wsadzimy, bo zgubiliśmy szpadel. Wsadzimy je może jutro. Irysy. O, nie w tą stronę. Iryski i te liliowce. I zobaczymy, co dalej. Tam podlewa ziemniaki Ardian. A ja chyba pójdę popompować wody trochę. A dziś na kolację będzie pasta jajeczna ze szczypiorkiem. Naszym, ogródkowym, nie zapomnieliśmy go zerwać. Jej! Brawo my! Właściwie to Adrian. A ja nawet sobie ustawiłam przypominajkę w telefonie i oczywiście jestem gapa. W ogóle dziś to chyba jesteśmy tu pierwszy raz tak późno. I jest to tak ładnie, w sensie wiecie, już słońca nie ma w sumie. Ale taki fajny klimacik jest. Irysy, co dostaliśmy, to są żółte i kilka jest takich żółto-brązowych, także jakoś je rozsadzimy, zaraz posadzimy, bo mamy szpadel! Uporządkowaliśmy trochę wokół bajorka. Tu, jak widzicie, stoi taczka pełna pokrzyw. W porządku, widać porządek, czy nie widać? Trochę widać. I tu będziemy teraz wsadzać iryski. Ale dupcia.
Dobra, kwiaty są posadzone. Sorry za hałas, ale przyjechał sąsiad. Tutaj są jedna kępka jest irysów. Tutaj jest druga. Druga, o tam, o. Mokro tu jest, więc ich nie podlewamy. Chociaż w bajorku pusto, jak widać. I tutaj jest jeszcze jedna. Także będzie bajorko obrośnięte irysami. Dobra, a teraz przejdziemy tędy, bo jednak udało nam się trochę wykosić. O! I uciekamy, bo przyjechał sąsiad kosić łąkę przeciwko. A już dzisiaj cały dzień smarkamy. Więc wystarczy. U nas też widzicie łąka biało. Biało-zielona głównie. Tu jakieś tam żółte pypcie rosną. Dobra, już lecę. Ops. Jak widać ogródek tu trochę też wykoszone. No i chcieliśmy w sumie tryliowce podzielić na kępki. Ale ich nie podzieliliśmy i wszystkie sadziliśmy tu. Będziemy je dzielić jak się po prostu rozrosną. Także rosną tu przy wejściu, mam nadzieję, że będą ładnie kwitły i będzie super. No, a teraz wejdziemy tędy już do ogródka. O, tam się sianokosy odbywają, a my tu już będziemy się zaraz zbierać, żeby nie umrzeć od alergii. Okej, okay, i dzisiaj to już tyle. Jedziemy do domu, widzimy się na premierze. Coś chcesz powiedzieć? Tak, świetny pomysł z premierą, Martinko. Teraz musimy zapierdalać do domu i składać film. I widzimy się z wami dosłownie za, od teraz, godzinę i 39 minut. He. Pa. Laura.